On żyje, zwyciężył śmierć, jest z nami. Spójrzmy, nawet dzwony dzisiaj tak długo piły. Nawet dzisiejsza liturgia ma swój szczególny wymiar, który podkreśla ważność tego największego święta chrześcijańskiego w ciągu całego roku liturgicznego. Kochani moi parafianie, drodzy i mili goście, na te najpiękniejsze, najbardziej radosne święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa zechciecie przyjąć te płynące od nas kapłanów życzenia. Pozdrawiam od księdza Pawła, który jest po zabiegu, po operacji, ale łączy się również z nami i z naszą wspólnotą i modli się. Pozdrawiamy od kapłanów, którzy pomagają nam, od księdza Zbyszka, od księdza Włodzia, i modlimy się, aby właśnie ta radość kapłańska i nasza była również i waszym udziałem, że możemy właśnie w tym szczególnym dniu radować się Chrystusem Zmartwychwstałym. I wy również dzisiaj pozdrawiajcie się tym pozdrowieniem: Chrystus zmartwychwstał. Odpowiadamy: prawdziwie zmartwychwstał. To jest właśnie taki znak, że jesteśmy ludźmi, którzy przyjęli wcielone słowo do swego serca. Życzę wam, kochani, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa, aby ten czas tych spotkań rodzinnych był czasem napełnionym radością i nadzieją, a przede wszystkim wzajemną życzliwością, przebaczeniem i miłością. Niech dobry Bóg wszystkim udziela błogosławieństwa.